Jestem częścią drużyny Big Polacy The Source. Mogę reprezentować ją w Plus Lidze. No i to życie podoba mi się. Częste wyjazdy, codzienne treningi, codzienny kontakt z siatkówką. To jest to, co zawsze chciałem robić. Średnio raz w tygodniu jest taki krytyczny dzień, kiedy nie wiem, może się nie wyśpię, pogoda jest akurat za oknem taka jak o tej porze roku, szaro, smutno. Akurat kiedy trzeba ruszać na trening, robi się już szarawo i robi się atmosfera tylko do snu, a tu trzeba iść na trening, ruszyć się przez 2,5 godziny. Kiedy zacząłem trenować siatkówkę, to zawsze obserwowałem gwiazdy, szczególnie polskie siatkówki, bo to było ogólnie dostępne, czy w telewizji można było oglądać Plus Ligę, czy reprezentację Polski najczęściej. Zawsze obserwowałem tych siatkarzy i myślałem, że może kiedyś moje życie wyglądałoby podobnie. Na dzień dzisiejszy jestem szczęśliwym człowiekiem. To jest mój główny mankament, prowadzenie ręki. Nie wiem, kiedy to się wkradło. Taki błąd techniczny. Prawdopodobnie w trakcie mojej kontuzji, potem jak wróciłem, zwracano mi uwagę, ale nikt nad tym nie pracował ze mną. A teraz trener Krzysztof Stelma wziął sobie za cel, że nauczy mnie poprawnie prowadzić ręki, przez co mój atak będzie prawdopodobnie skuteczniejszy, będzie ta ręka wyżej chodziła, tak będzie na odpowiedniej wysokości. Wiem, że to jest odpowiednia droga i dlatego pracuję, staram się robić wszystko jak najlepiej. Trener patrzy na każdego zawodnika tą samą miarą, każdy jest mu potrzebny w treningu, wierzy, że każdy będzie kiedyś miał swoje miejsce w meczowej szóstce, to jest ogromny plus. No i dodatkowo poświęca mi czas przed siłownią i to jest bardzo cenne, bo nie musi tego robić, po prostu robi to, bo mu zależy na tym, żebym ja się rozwijał jak najlepiej, żeby to szło dobrą drogą. 141 do... Tak jak dzisiaj czat, to już w tym sezonie miałem przyjemność rozmawiać w Radiu Olsztyn w trakcie mojej drobnej kontuzji, kiedy nie mogłem jechać z zespołem na turniej, to byłem właśnie w radiu olsztyńskim i rozmawiałem z dziennikarzem na tematy sportowe. Okaże się za chwilę, czy jest się czego bać. Na tę chwilę nie wiem, czego się spodziewać i ciężko mi mówić o tym czacie. Profesor, ulubiony profesor Bierna, a najbardziej zapamiętam profesora Saksa. Chyba nie było aż tak źle. Chodź, pokażesz widzę. Chodź. To jest ten moment, bo jestem przed kamerami, dostałem przełamanie w końcu tej pasy. 48-1. Kłamią, bo ten gościu z tym gościem nie gra. Ten gościu porzucił tamtego gościa dla Spidera. Teraz Piotrek, Łukasiu, pochwali się, jaki jest wynik. 13. Ile jest? 6-13. Kantuje. Teraz to jest oczu. Znaczy, bardzo fajny chłopak, on ma rację. Ten Jabłonek zawsze ma rację. Taka małe duszy. Dzięki za ten miło spędzony dzień. Zapraszam na kolejne odcinki.